wyprowadzam się po walce do Ameryki. Serio? No tak. Śmieszna sytuacja, bardzo ładna dziewczyna, ale taka mega otwarta była na żywo. Sama, co jest zabawne, że sama do mnie zagadała, bo właśnie była otwarta, a ja najśmieszniejsze się spytałem, czy jesteś tą dziewczyną z Instagrama, ona mówi, że tak, nie? No to wiesz, słowa do słowa. Ja poznałeś. No? Nie mogę powiedzieć. Ja mam świadomość tego, że moja postać jest, mimo tego, że nic nie pokazywałem, nie robiłem w języku angielskim, to mimo wszystko wypłynęła za ocean i ludzie tam są podjarani moją postacią. W Ameryce są podjarani, no to wszystko razem ma tam setki milionów wyświetleń, więc uważam, że moja postać może być dla nich ciekawym zjawiskiem, bo oni mają swój styl celebrytów i tam celebryci troszeczkę w inny sposób działają niż ci w Polsce i u nich się na przykład świetnie sprzedaje WWE. Ja uważam, że jestem taką postacią z WWE, tylko że w życiu realnym, nie? Więc wiesz, to dla nich będzie zajebiste, że to nie jest udawane. Uważam, że jak będę chciał, to się wybije za oceanem. Dla mnie najważniejsze jest teraz po tej walce, żeby angielski doszlifować do perfekcji. Na tym poziomie, no to okej, ja dogadam się z każdym, ale nie jest to na tyle płynne, żebym ja mógł prowadzić jakieś live streamy dla na przykład, tam, nie wiem, 100 tysięcy osób. No nie szprecham na tyle, żeby już nagrywać filmy, czy wiesz, czy prowadzić live streamy, więc pójdę sobie w Amerykę, bo wyprowadzam się po walce do Ameryki. Serio? No tak. Ja uważam, że tu tutaj już swoje zrobiłem. Kontrakt masz jeszcze z Fejmem. Ale to ja będę walczył w Fejmie dalej, nie zamierzam przestawać, nie? Tylko wyprowadzam się na stałe, ale będę przylatywał na powiedzmy półtora miesiąca, dwa na przygotowania. Aha, a czyli tam, cały content będziesz tam robił, tak? Tak, tak. Czyli część będzie szła na Polskę, część będzie szła na zagranicę, nie? Na początku będzie szła na Polskę, no bo będę musiał doszlifować ten angielski. Zresztą poznałem troszeczkę w Ameryce celebrytów. O, powiem kogo? Ci szczerze. A kurczę, powiem ci, że to jest w ogóle zabawne jest taka jedna typiarka w ogóle na Instagramie. Ona ma ponad 20 milionów na TikToku. Sama do mnie zagadała w Miami. Co jest ciekawe, kojarzyłem jej twarz. Ona ma tam ponad 2 miliony na Instagramie i wiesz, kto wie, no tam już rozmawiałem o jakichś współpracach i tak dalej. No ja uważam, że Ameryka stoi przede mną otworem i że Ameryka potrzebuje mojej postaci. Ale jaja. Ale to co, będziesz z nią jakiś content robił, czy co? No, rozmawiam z nią na ten temat, nie? Ona jest otwarta na współpracę. Tak powiem ci, to jest śmieszna sytuacja, bardzo ładna dziewczyna, ale taka mega otwarta była na żywo. No. Sama, to jest zabawne, że sama do mnie zagadała, bo właśnie była otwarta, a ja najśmieszniejsze się spytałem, czy jesteś tą dziewczyną z Instagrama, ona mówi, że tak, nie? No to wiesz, słowa do słowa. Ja poznałeś. No? Nie mogę powiedzieć. Nie, no mogę powiedzieć, mogę powiedzieć. To się nazywa Hard Rock. Klub. Są tam kluby, są tam kasyna, są tam sklepy, wiesz, tam jest wszystko, nie? Pewnie jak przychodziłeś, jak wracałeś z maty. Dokładnie tak, dokładnie. Cały zapocony. Tak. Ja napatrzyła ten tak zapach było. I zwiększyła okazję. Ja uważam, że ta Ameryka, jak pokazywałem Tajlandię, to ludzie kisnęli, co nie? A uważam, że Ameryka jest jeszcze ciekawsza i wystarczy tam robić... No dajcie mi pokazać wam tą Ameryczkę, to zobaczycie sami, no. Zobaczycie sami, nie? Jaki będzie dojeb... content, jeszcze się zdziwicie. Ale ty jedziesz tam sam? Nie. Biorę tam ze sobą kamerzystę, montażystę, pozdro. Nie, biorę ze sobą ekipę. Aha, ale nie, ale chodzi mi kogoś z influ do contentu. Nie. One man army. Stary, tam jest taki klimacik w ogóle, ja tam mam też takiego zajebistego ziomeczka, on jest bogaty. Po prostu jest zajebistym typem, plus jest bogaty, więc wszystko się zgadza. Na pierwszy film, jaki mieliśmy nagrać, tylko no nie nagrałem, bo uznałem, że lepiej jak to nagram z operatorem, to idziemy na ryby, no. Ale te ryby łapie aligator i my aligatorem będziemy łowić. O czym ty mówisz? No przysięgam ci, że to będzie mój pierwszy film. Tak? No, normalnie łowisz ryby. No. I masz rybę na haczyku, no. A aligator wpierdza tą rybę. I ty jedziesz z aligatora i ty ciągniesz aligatora. No. No dobra, zobaczę to, uwierzę, nie?